Olaf Lubaszenko pogrążony w żałobie. Jego słowa wyciskają łzy. Niespodziewanie Olaf Lubaszenko postanowił zamieścić w sieci wpis, który wprost chwyta za serce. Aktor wyznał, że pogrążył się w głębokim smutku z powodu odejścia ważnej dla niego osoby. Trudno odnaleźć mu słowa, którymi mógłby wyrazić taką stratę. Olaf Lubaszenko miał wybrać inny zawód. Olaf Lubaszenko to syn pary aktorskiej Asi Łamszuginy i Edwarda Lindę Lubaszenki. Swój aktorski debiut miał w roku 1983, kiedy pojawił się na ekranach w serialu Życie Kamila Kuranta. Miał wtedy tylko 14 lat, a co jeszcze bardziej zaskakujące, jego doświadczenie zawodowe wówczas obejmowało tylko wygrany konkurs recytatorski. Naturalny talent odziedziczył po swoich rodzicach, nie podejmował edukacji w tym zakresie. Z czasem zajął się reżyserią i aktorstwem na szeroką skalę. Miał jednak swoją pasję, którą realizował już od dziecka. Nie zawsze było jasne, że Lubaszenko pójdzie drogą swoich rodzicieli. W jego głowie przyszłość rysowała się inaczej. Teraz musiał pożegnać osobę, która inspirowała go do dziecięcych marzeń o karierze. Olaf Lubaszenko już od najmłodszych lat trenował piłkę nożną. Jako nastolatek dołączył do kadry juniorów jednego z warszawskich klubów. Co więcej, w wywiadzie aktor przyznał, że nie zawsze myślał o swojej karierze scenicznej. Jego dziecięce marzenia skupiały się właśnie wokół sportu. Chciał zostać wielkim piłkarzem. To właśnie za sprawą między innymi Olafa Lubaszenki i Cezarego Pazury, 25 lat temu powstała reprezentacja artystów polskich w piłce nożnej. Lubaszenko przez wiele lat pełnił w niej funkcję kapitana. Teraz musi zmierzyć się z wielką stratą, odeszła osoba, która inspirowała go i motywowała do spełniania marzeń. Aktor pożegnał wielką postać w nietuzinkowych słowach. Odeszła osoba, która inspirowała Olafa Lubaszenkę. Olaf Lubaszenko pożegnał wielką postać polskiego sportu. Ogromną rolę w życiu aktora odegrał Lucjan Brychczy, ceniony piłkarz, a potem wieloletni trener Legii Warszawa. Sportowiec zmarł 2 grudnia w wyniku powikłań spowodowanych przez ostre zapalenie płuc. Kiedy w mediach pojawiła się informacja o śmierci trenera, Lubaszenko opublikował poruszający wpis, którym oddał hołd swojemu idolowi. Lubaszenko oprócz pożegnalnego wpisu zamieścił jeszcze jeden post, poświęcony pamięci trenera. Przekazał informację o tym, że można już wpisywać się do specjalnej księgi, by wyrażać swoją wdzięczność i szacunek. Księga znajduje się przy ulicy Łazienkowskiej 3 i będzie tam stała aż do pogrzebu Lucjana Brychczego, który odbędzie się w poniedziałek.